Hejka kochani, nie wiem jak tu będzie widać, bo mam kamerę pokazać gdzie indziej, ale tak jak się patrzę, to raczej okej. Dzisiaj Da Vinci razem z Coffee idą na oprowadzanki, także muszę kofiankę trochę wylążować, żeby spuściła trochę energii. Będzie dobrze. O. Trzeba ją najpierw wyjąć. Cześć Kofiano, a tutaj twoje dziecko to tu śpi. No. No nie musiałaś wstawać. Myślę, że będę musiała odgonić. Coś mi tu nie wyszło. No co? Co Kasiu? Co Kasiu? Co Kasiu? Kasiu! I co? Dobra. Trzeba wziąć Kofianę. Odsuń się, dziecko drogie. Dobra, ja ją muszę ogólnie trochę wyczyścić, bo no jest brudna, nie ukrywając. Wezmę sobie tą szczotkę, pokażę wam jaką. O, tą. I trochę ją trzeba wyczyścić. Zobaczcie na kamerze, jak to widać, ale chyba jest ok. Dobra. Całą ją szybciutko w raściach. Ona jest codziennie czyszczona, także też nie ma aż tak źle. Chyba, że się wytarza w kupie, nie wiadomo czym. Ja jej zakładam o głowie, na ląży dzisiaj. Chcę zobaczyć, jak będzie na tym pracowała. Być może lepiej, dlatego chcę zobaczyć właśnie. I co wam mogę powiedzieć, chyba jej zrobię warkocze na żywce. Bo ma taką żywkę grubą, że wątpię, że coś widzi dobrze. Muszę zapiąć tu. I teraz tak, o, z wodami to się krążuje. To obkręcam je sobie tutaj parę razy. Biorę pasek od podgardla. I w ten sposób, trochę luźniej. O, dobra. Oj, co Kofianko? Co? Użyłaś się na mnie? Dobra, ja już wzięłam coffee. Już jesteśmy tutaj na pastwisku. Lążuję tutaj, no bo tam jest zalane. I tutaj też będziemy robić oprowadzanki dzisiaj. No bo tam się po prostu nie da. Potem może pokażę. No i co? Na razie będzie sobie stępować. I zaraz sobie zaczniemy coś więcej robić. No, usuwać czy coś takiego. Coś w tym desku. Kofi już sobie kłusuje. Na razie chcę, żeby sobie pochodziła ładnie kłusa. Żeby nie wymagać. Bo już też dawno nie chodziła na ląży. Także
Musi dziewczyna może sobie trochę poprzypominać. Ale już widzę, że o wiele lepiej na Ogłobiu chodzi niż tam na halterze, bo ona też na halterze jest taka, że no nie da się jej utrzymać, strasznie wygina tam się i w ogóle. Za to Karmel na halterze jest cudowny. Da Vinci na Kantarze jest bardzo ładnie. A Ivey na Ogłobiu to samo jest z nią. Może Tinkery tak mają. Dobry koń. Super, to się chce chwalić właśnie za obniżanie tej głowy. Że sobie popracowała mięśniami grzbietu. I trochę nabrała tych mięśni tam na plecach. Bo po porodzie to zawsze jest o wiele ciężej. Tym bardziej, że ona jest znowu w ciąży. Także ja się staram, żeby miała jak najlepiej nasza matka Polka. Wiecie, na tych oprowadzankach to ona będzie szła praktycznie ciągle z tempem. Także teraz ją wiążuje, a potem jeszcze sobie pochodzi z tempem. Także to nic jej się nie stanie. Że teraz ją lążuję. Myślę, że Dawinciego mogę też wylążować. Żeby nic nie odwalił. Może ma za dużo energii czy coś. Dobry koń. Super, super, super Kofi. Dobry koń. Tak. Super. Dobry koń. Tak. Super. Prrr. I stępem. No właśnie. Prrr. U niej też trzeba pilnować tego tempa w stępie, bo na pokusie zazwyczaj chce przejść do stój albo idzie jakby chciała, a nie mogła. Więc to też prr. To też jest ważne, żeby ona szła ładnie, nie? A nie się zatrzymywała. Ale za chwilkę jej zmienię stronę. Nie będę jej też męczyć tak, wiecie, długo na tej ląży. To będzie bardzo krótka ląża. Bo nie ma sensu robić dłuższej. Prr. Co nie Kofianko? Kofianko Tatianko? Czekaj, prr. Tylko sobie bata wezmę. No ale dobra, jak już idziesz, to idź. Super koń. Macie, ma takie odbite czyste, gdzie miała siodło. Musiała ją umyć, bo to jest taki kurz pod sierścią. Musiałabym ją umyć, żeby to jej zeszło. Super koń. Idzie bardzo ładnie, żwawo. To też, za to też ją nagradzam, bo na ląży ona często jest taka właśnie zamulona. Pod siodłem jest szybka, a na ląży zamulona. Dobry koń. Super. Super. Już trochę poszła sobie głową niżej. Super. Super. Dobry koń. Dobrze. Super. Z tempa. No i teraz zaczniemy sobie galop. Akurat ona w galopie jest trochę ciężka. W sensie ciężko ją utrzymać, żeby ona szła ciągle galopem. Trzeba ją popędzać. Także dawaj, hop. Super. I też jej ogólnie ona jest mała, ale ciężko jej robić małe koła.
i na voltach. Ja mam wrażenie, że ona wcześniej też nie była zbytnio jeżdżona na voltach, ani tak lążowana w galopie. Bo ona od początku, jak do nas przyjechała, to miała problem z voltami. Już jest lepiej, bo chodzi te volty, a wcześniej to ona naprawdę była okropna. Super! Ty to jesteś super. Kofi miała chwilę stępa. Teraz sobie zakłusuję. Ostatni kłusk, parę kółeczek i będziemy już szły powoli do domu. Ale to jak widać, ona ma strasznie dużo energii dzisiaj. Super koń. Dobry. W ogóle to powiem taką ciekawostkę. Może niektórzy wiedzą, może nie. Ale konie w Anglii, w sensie konie, tinkery, i teraz tego typu te Irish Cobby, Gypsy Cobby w Anglii i w Irlandii są zajeżdżane tak, żeby te konie chodziły szybko. Czyli po prostu jak ja się narzekam, że no, nasze tinkery chodzą tak szybko, że pod siodłem i w ogóle, że po prostu chodzą rozpędzone, to ludzie właśnie w tym kraju, bo tam jakby te tinkery i tak dalej są takie ich ulubione konie, to ludzie właśnie tam je tak zajeżdżają, głównie te, co mają iść na handel, zajeżdżają je po prostu tak, żeby one pędziły. Nie wiem, co to ma na celu, ale tak jest i ja to widzę na przykład po Kofi czy po Iwej. A na przykład taki Bailey, jak my go zajeżdżaliśmy, on jest właśnie taką ciapą. Jemu się nie chce. On to jakby mógł, to on by najlepiej w ogóle nie szedł ani kłusem, ani stępem. A galop to już w ogóle. I właśnie to widać strasznie po tym, jak one były zajeżdżane. Że właśnie nasze klacze chodzą strasznie szybko, strasznie pędzą. A Bailey, który był zajeżdżany u nas, też jako tam Tinker Irish Cob, on w ogóle nie jest chętny do tego, żeby on szedł żwawo. Co nie? I taka ciekawostka. Ja już Kofi osiodłałam. Pięknie czeka cała tutaj. O. Patrzcie. Taki outfit ma, czapkę eskadrona. I tak się prezentuje. Tutaj jej kidos. A tutaj uwaga, patka siodła konia. Znaczy już osiodłała, tylko strzemiona robiła. Tak? Tak. Tak czy nie? No. Super. Chyba się nie chce pokazać. Taki outfit ma Da Vinci. No. Karmelek zostaje w boksie. A Da Vinci już tylko o głowie i idziemy, nie? Tak, idziemy. No, dokładnie. Dobrze, że się ze mną zgadzasz, nie? Tak, jak mówisz. Tak. Pani kierowniczko. Dobrze. A on się tam przyciśnie z tym siodłem? Przez bramkę? A, przechodziłam. No nie wiem, nie pamiętam.
O, poplątała się tam cała. Patrzcie, sprawdzimy, czy umie zakładać o głowie. Co? Sprawdzamy, czy umie zakładać o głowie. O, gdzie ty idziesz, kolego? Gdzie ty idziesz, mój kolego? Masakra. Nie może ucha złapać. Bo nie widzę tego ucha. Się wszystko teraz wydaje. Te braki, nie? No. Wiem. O! Bo... On nie ma takiego parcia. Co się tu wkładasz to? No pasek, no. Masakra, pasek złapałam. Ja to wyjmuję. Bo to jest niepotrzebne. No to po co mi to wyciągnę? A po co ci to? Ale nie chodzi mi o to, tylko po co mi te inne wyciągnąć? Nie wyciągnąłem ci innych. Czemu to gryziesz? Czemu to gryziesz? Co ty robisz? Mądry jesteś? Poważny? O Jezu, ty to jesteś, nie? Zmęczony życiem. Dzisiaj lunżowałem się, biegałem, galopowałem. Taki zmęczony, taki, o Jezus. Da Vinci śpi. On co myśli, cholera jasna, zaś muszę pracować. Już? Jak ci się podoba? Fajnie. Fajnie? A tobie jak ci się podoba? Fajnie. Chcesz coś jeszcze powiedzieć? Będziecie na filmie. Będziecie mogli sobie obejrzeć na YouTubie. Na YouTubie? No. Jej, a tak chciałam bardzo być. Chciałam dać kiedyś na grę. To możesz kogoś pozdrowić. Mamy tatę i rodziców. O. Nie boisz się? Co? Nie. Nie. Na dwie kamery. Chyba za daleko stanęłam. Czekajcie, ja się przedstawię. Chodź. Mało skrętów. O, dużo. Ale tam się patrz. Chodź tutaj, ja wiem, że dzieci piszczą. Ona się nie chce patrzeć, no, tylko. Trawę ma to. Coś tam się uda. O, jest. No. Dzień dobry. Chowaj. I właśnie sobie jeżdżę konikiem. Pierwszy raz. No jechałem sobie kucykiem. Jechałeś kucykiem? Nie. No kucykiem. Tak? No. Jak ci się podoba? Dobrze, tylko mnie podrzuca. Podrzuca tobą? No. A lubisz konie? Tak. No to dobrze. Chcesz patrz? Chcesz nagrać z góry? Musisz trzymać jedną rękę. O. No. I tak palcami nie zasłaniaj, dobra? Dobra. Trzymasz? Tak. O, tylko pokazuj ładnie. Ładnie, czy nie? Konik jest. Konik jest super. Normalnie wszystko jest. Tylko... Popatrz się do zdjęcia. O, zdjęcie już jest. Pięknie, profilowe będzie dla konia. Samuel? Ej, ja już nic nie widzę tu. Bo to się zgasza, wiesz? No, musisz tak kliknąć. O. Nie? Mówię o koniu, nie o tobie. No. Jak chcesz, to możesz coś tam pogadać do kamery. No i... Tylko musisz na konia pokazywać. I wiecie co? Spoko jest i nawet... Deptałem raz na konia.
Z nie na konia, co ja mówię, na kupę konia. Oj, pani, chciała pani to, żeby nie pochodzić od tyłu do konia, no, może kopnąć. I co można jeszcze by tu dodać? Jest! Super! Możesz pokazać tam kamerką. Czekajcie! O, nie widać! Nie widać? Serio? Oj! To jest twoja? A nie! Nie, Roxana na kanale. Ej, widać was? Nie? Nie wiem. Widać. To jest mój przyjaciel Samuel z Tomaszowa. Z Tomaszowa, no. Z starej kuperni. Nie, chodziło mi o to, że chodzimy razem do szkoły, no. Dobra, ja jeszcze teraz sobie zrobicie koło siebie zdjęcie, nie? O! Ui. Poczekamy? No. Cześć, mam na imię Natalka. Mam 8 lat i lubię jeździć na koniach. Lubisz? A jeździłaś już kiedyś? Tak, na festynach. A widzisz. Pewnie na jarmarku, nie? No. No, znaczy nie, na filmie będzie. O. Najlepsza impreza urodzinowa, tylko małe ranczo nie radzę, naprawdę polecam. Dzieciaki są mocno zadowolone, koniki są potulne jak baranki, chociaż to koniki. Dla mnie co prawda trochę większe psy, ja się ich boję, ale wierzcie dzieciaki, wpadajcie. A ty się uśmiechnij, będzie zdjęcie. Prut. Za nim spadłaś. Co się stało? No powiedz, co chciałeś powiedzieć. No bo chyba jest lepiej jeździć na koniu niż chodzić na jakąś salę ZZ czy coś takiego. Na co? Na salę ZZ. Aha. ZZ albo na jakąś salę zabaw. No. Lepiej ci się tu podobało, tak? Fajnie, nie? Tak. Chciałeś szkołać tam zrobić, tak? Tak, no może nie, że nie. Wiesz już, nie? Nie. Nie chciałam. Nie chciałam. No to dobra. Oj! Jak się zaśnie, to kliknij po prostu na ekran, dobra? Dobra, dobra, okej. Okay. Tak? Wow. Ale dziwnie się jeździ na koniu bez bez takiego trzymania, bez żadnego trzymania. Najwyżej mogę tak trzymać. Ale tak to cię ciężko, chociaż dosięgam. Czekaj, zdjęcie. Prr, prr, prr. Prr, prr, prr. Para, uśmiechnij się. O, aż zieba. O, jako jedyna ma zdjęcie z ziewającym koniem. Dobra, to... O, jajku! Jajku! Trochę cię ciężko jeździ, ale okej. Okay. Jedziemy dalej. Tam jest czarny koń. Nie wiem, mogę dalej nagrywać. Pytałam się, czy wiesz, jak się nazywa czarny koń? Nie, nie wiem. Da Vinci. Da Vinci? Chcesz prowadzić ją? To chodź tu. Będzie mnie prowadził. No, aha. Przez jedną kółkę. Samuel. Ale ja idę konia prowadzić. Chodź tu. Samuel. Dobra, idzie Samuel. Tutaj jedną ręką trzymasz. Weź sobie załóż czapkę, bo będzie się źle. Klara. To jest moja mama. Tutaj sobie trzymasz i tutaj drugą. I do przodu idziesz. O, proszę. I jedziemy. Daj, ja mogę teraz nagrać. Teraz. No, tylko kieruj. No, kieruj ładnie. Kieruj do przodu.
nie skręcaj, idź do przodu. Przed koniem, no. Ty o. Chcesz się obok, ale iść tak, żebyś ty kierował. O. Dzieci prowadzą koniki. Kieruj, kieruj, gdzie idziesz? Nie tak daleko. No. Musisz zatrzymać się, jak chcesz zdjęcie z nią. A, dobra. No, zatrzymaj się. I pociągnij ją mocniej po prostu. No. No i słyszam, Janusz. Słońce się radzi, to nic bywa. O, zaszło. Zaszło słońce? Ale nie ruszaj się, będzie łatwiej. O, pięknie, super ramska. Musisz zatrzymać, jak chcesz dać komuś. Ale jak musisz zahamować konia. No, pociągnij do góry. Mocno, mocno. No właśnie, bo musisz tutaj bliżej trzymać tego, tak jak ci wtedy ręce ustawiłam, wiesz? Bliżej tego, no. I prowadź ją. No. Ale jak już idę ci pomóc, czekaj. Lepła na to. No właśnie. Staj sobie bliżej. Mama! Mama! To może się źle skończyć. Kto chce jeszcze tutaj do zdjęcia? Już powoli kończymy tej kofi. Szczeka sobie tutaj przy foty. Chcesz ją jeszcze trzymać? Mogę ją trzymać. Tutaj. O, mi spadłeś. To masz. Okay. Ojej, no, trzymaj się z nią, co ja. Może fajnie, no ale pierdź. Chcesz coś jeszcze powiedzieć do kamery? Nie wiem. Nie? Jeszcze na razie nie. Na razie. Tutaj jest lepiej niż chodzenie na jakieś sale zabaw, czy co. No. Ojej. Zawsze mi się wydawało, jak chodziłem. To pa koniś. Pa koniś. Bardzo dużo... Bardzo dużo pracowałeś. No, tylko śmierci przed nim trochę. Tak. Czekaj, ja jeszcze... No, obdarzyliśmy dużo miłości dla tego czarnego, teraz dla białego. I pogłaskuj. To jest krówka. Cześć, papa kofi, dzięki, że nas nie zwaliłaś. Cappuccino. Chcecie polizać? Dzięki, że nas nie zwaliłaś. On dziękuję. Dziękujemy.
to nie powinno. Ej, co się wystawia zęby? A, ona się uśmiecha. Ona jest w ciąży. Tak, o! W ciąży? No. Ej, a może ją zaprosić na urodziny, na urodziny dziecka? No nie. O trzeciej w nocy ona się źrebi. Na przyrodę? No nie, ale... Albo może... Albo może... Żeby zobaczyli dzieci.